Mieliśmy założenia, gdzie mieliśmy agresywnie grać, bo znamy przeciwnika. Wiedzieliśmy, że główne zagrożenie to jest i Anderson, i Karlen tu na połówkach i tam mieliśmy grać ofensywnie i ostro grać w obronie. Niestety oni dochodzili do niezłych pozycji. Popełnialiśmy sporo błędów w ataku. Oni mieli kontrataki i tyle. Nam naprawdę dzisiejszy mecz... Nie wiem, brakowało nam takiej konsekwencji i woli zwycięstwa, bo mieliśmy olbrzymią szansę dzisiaj wygrać ze Szwedami u nich w domu przy 12-tysięcznej publiczności. Ogólnie mieliśmy parę sytuacji, gdzie mieliśmy przewagę jednego zawodnika i po prostu nie wykorzystywaliśmy tego. Normalnie powinniśmy taką przewagę wygrywać dwoma bramkami. I mówię, parę razy była sytuacja, gdzie mieliśmy szansę dojść na remis, ale niestety traciliśmy piłki. Z takim przeciwnikiem jeszcze u nich w domu nie ma szans wygrać mecz. Przy takiej publiczności, gdzie Szwedzi dopingowali, bo były momenty, gdzie słychać było tylko polską publiczność i to nas powinno nieść, ale niestety w tych decydujących momentach zawiedliśmy.